my dues. Time after time. Coroczna uroczysta gala Siemianowickiego Sportu odbyła się w sali widowiskowej Parku Tradycji. Prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech, uhonorował siemianowickich sportowców z różnych dyscyplin, zawodniczki i zawodników w kategorii seniorów oraz w kategoriach młodzieżowych, a także trenerów i działaczy. Nagrodę prezydenta miasta za wysokie osiągnięcia w chodzie sportowym w 2014 roku otrzymuje Agnieszka Dychacz. Agnieszka Dychacz w tym roku już po raz szósty w swojej karierze zdobyła tytuł mistrzyni Polski w chodzie sportowym na 20 km. Poza tym dwukrotnie pobiła rekord Polski właśnie na tym dystansie. W sumie podczas gali nagrody za osiągnięcia sportowe z rąk prezydenta miasta odebrało 18 sportowców i trenerów. Za wysokie wyniki sportowe zostały wyróżnione także 42 osoby, a prezydent wręczył dodatkowo 10 wyróżnień specjalnych za działalność w obszarze sportu i promocję miasta poprzez sport. Wśród nich znalazły się dwie pośmiertne dla legend siemianowickiego sportu – Stanisława Jończyka i Edwarda Sieronia. Dzisiaj wręczając Wam te statuetki i ściskając Waszą dłoń, czułem wielki zaszczyt. To Wy jesteście dumą naszego miasta, to Wy jesteście dumą Siemianowic Śląskich i za to bardzo Wam dziękuję. Dla Pana, jako kapitana, tutaj konwencję sportową zachowując, kapitana miasta w tej chwili, ale i całego sportu, chciałbym życzyć powodzenia, wytrwałości przede wszystkim, ale i pamięci o nas, sportowcach, o tym, o wszystkich mieszkańcach, bo sport to zdrowie, to emocje, te, które są tak mocne, które dzisiaj tutaj mieliśmy przyjemność zaznać. Także życzę Panu powodzenia na najbliższe lata. Mam nadzieję, że ten sport będzie w Siemianowicach bardzo się rozwijał. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, mam na imię Roxana i lubię się tu bawić, kolorować, rysować, lepić bałwanki i śpiewać. Siemianowickie dzieci i młodzież pozostające w mieście podczas ferii nie mogły narzekać na nudę. Miasto jak co roku przygotowało bogatą ofertę kulturalno-sportową. Były warsztaty i zajęcia plastyczne, pokazy filmowe i teatralne, pokazy żonglerki, zajęcia sportowe, a także wyjazdy poza miasto. Mam na imię Dominika i bardzo lubię przychodzić do biblioteki, bo lubię czytać książki. Na imię Kornelia Lackowska. I lubię robić tutaj bałwany, lubię kolorować kolorowanki i lubię to miejsce bardzo. Jestem Jakub, lubię tu przychodzić i bardzo lubię czytać i lubię robić tutaj różne rzeczy. Mam na imię Odmianice i lubię to miejsce i lubię robić bałwanki. Kocham biblioteki, bo lubię czytać różne książki i bajki. Lubię robić różne techniczne rzeczy, lubię śpiewać i tańczyć.
Mali miłośnicy kreatywnej zabawy swoją wyobraźnię mogli rozwijać pod dachem pierwszego społecznego przedszkola, gdzie przygotowano szereg niecodziennych atrakcji. Tam jesteśmy w pracowni zabawy kreatywnej, w tym pięknym miejscu przedszkola pierwszego społecznego. Staramy się dzieci zainteresować mechanicznymi zabawkami, na których się wychowałem w latach 60. No i staramy się odciągnąć dzieci od tych wszystkich rzeczy płaskich. To wszystko tu ma trzy wymiary w przeciwieństwie do tabletów, smartfonów i tych popularnych dzisiaj zabawek. Po prostu staramy się to robić kreatywnie. Na tym polega nasz pomysł. Nasza zabawa prawdziwą wodą, prawdziwymi mediami, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Od 1 marca tego roku mieszkańcy będą mogli starać się o wydanie nowego dowodu osobistego. Jakie zmiany nas czekają? Nowy dowód od starego różni się tym, że nie zawiera koloru oczu, wzrostu ani adresu zamieszkania. Jest więc dokumentem potwierdzającym obywatelstwo polskie i uprawniającym do przekroczenia granicy. Wniosek o dowód można będzie złożyć w każdym dowolnym miejscu w kraju, ale w tym samym miejscu trzeba go będzie odebrać. To jest taka nowość. Wniosek o dowód można złożyć w wersji papierowej i elektronicznej. Elektronicznej wówczas, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony profilem zaufania. Do wniosku będziemy musieli dołączyć także inne niż dotychczas zdjęcie. Teraz to będzie zdjęcie en face, takie samo jak do paszportu. O wymiarach 35 mm na 45, ale to fotografowie już o tym wiedzą, są poinformowani, będą robili na pewno właściwe zdjęcia. Po 1 marca stare dowody nadal będą ważne, aż do momentu, kiedy upłynie data ważności bądź nastąpi jakaś zmiana danych osobowych. Co ważne, wyrobienie nowego dowodu osobistego będzie bezpłatne.